Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek, 30 października. Poniedziałek, także idę dzisiaj na uczelnię, jestem już zebrana, jak możecie zauważyć. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ścięłam sobie ostatnio grzywkę. Już mnie denerwowała ta grzywka, że ona była taka ni w 5, ni w 10, co nie? Taka trochę była już za długa i ja myślałam, że ja ją zapuszczę, ale jednak stwierdziłam, że nie zapuszczę. Bo jakbym ją zapuściła, to bym miała takie, wiecie, całe proste te włosy. I moja babcia zawsze mówiła, że w takich prostych włosach, bez żadnej grzywki i tak dalej, to wyglądam jak ruska matka boska. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ale tak właśnie mówiła, więc tego się trzymam. Nie chcę tak wyglądać. Zastanawiałam się w ogóle, czy iść dzisiaj na uczelnię i dalej się zastanawiam, bo dostałam okres i czuję się nie najlepiej. Obudziłam się o jakiejś 6:30, a poszłam spać o 1:00. W tej chwili może nie czuję się jako śpiąca, ale jestem pewna, że za parę godzin złapie mnie takie porządne zmęczenie, akurat jak będę na uczelni. Więc no nie wiem, jak ja to przeżyję, ale póki się dobrze czuję, no to się wybieram. Wezmę ze sobą leki i mam nadzieję, że jakoś przeżyję ten dzień. Nie wiem, czy wam pokazać, może wam pokażę moje legowisko. Jak dbam o siebie i swoje samopoczucie? Termofor przede wszystkim, milion poduszek i koców pod plecki. Żeby tylko było mi komfortowo leżeć i oglądać serial, to właśnie robiłam dzisiaj cały poranek. Zaczęłam oglądać teraz taki polski serial na Netflixie. W ogóle słuchajcie, jeszcze w zeszłym roku narzekałam do mojej mamy, do moich przyjaciółek, że w Polsce nie ma żadnych fajnych produkcji. Trochę przesadzałam, wiadomo, bo znajdą się zawsze jakieś fajne, ale chodziło mi o to, że nie ma żadnych takich fajnych, młodzieżowych seriali w Polsce. Po prostu brakowało mi takiego polskiego serialu młodzieżowego, jak są na Netflixie, na przykład szwedzkie, niemieckie, hiszpańskie, whatever. No i ostatnio zaczęłam się zaskakiwać, bo tych polskich produkcji mam wrażenie, że nie wychodzi coraz więcej. Ja też nigdy wcześniej jakoś dokładnie tego nie śledziłam, ale no na przykład teraz na Netflixie pojawił się taki serial. Wydaje mi się, że on się teraz pojawił, bo wcześniej go nie widziałam. Serial nazywa się Absolutni Debiutanci. Ma on 6 odcinków raptem. No i wyszedł w 2023 roku, czyli obstawiam, że jakoś niedawno. Obecnie jest numerem 2 wśród seriali dzisiaj w Polsce. Tak więc no zdążył się już zrobić dość popularny w Polsce. Może już też o nim słyszeliście. Kończę odcinek 3. Powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem, bo uważam, że serial jest naprawdę dobry. Ja nie jestem jakąś znawczynią, ale patrząc z takiej perspektywy po prostu widza, to bardzo dobrze mi się ogląda tę produkcję, tą produkcję. Słuchajcie, odkąd jestem na studiach dziennikarskich, to po prostu tak zwracam uwagę na błędy językowe, że to jest coś niesamowitego. I u siebie też, i zawsze jak montuję i słyszę te moje błędy, to mnie to tak denerwuje, że ja mówię w ten sposób. Ale staram się nad sobą pracować, żeby mówić bardziej poprawnie językowo. Wracając do serialu, naprawdę fajny i polecam wam obejrzeć. Dam wam znać, jak mi się podoba, gdy go skończę. Wtedy będę mogła troszeczkę więcej się wypowiedzieć, bo na razie to dopiero się czuję taka wprowadzona w tą historię i dopiero się tak zaczęłam wciągać. Wychodzi na to, że są też fajne polskie produkty, o czym się ostatnio właśnie przekonuję, bo to już kolejny polski serial, który oglądam i uważam, że jest naprawdę niezły. Ostatnio oglądałam serial o Romach, który był dużo słabszy od tego, ale wciąż uważam, że było to coś ciekawego, coś innego u nas w Polsce. Mimo że wiem, że na pewno nie spodoba się każdemu. Ja tamtemu serialowi dałam takie mocne 5 na 10, takie pół na pół, bo były aspekty, które mi się bardzo podobały, a były rzeczy w nim, które moim zdaniem można by było lepiej dopracować. Ale still, jestem pod wrażeniem, że dosłownie gadałam o tym cały zeszły rok, że chcę jakieś fajne polskie produkcje i proszę bardzo. Zbieram się do wyjścia, więc jeszcze szybko wam pokażę mój outfit. Adidaski samby, jeansy czarne, szara bluza, bardzo dzisiaj klasycznie i basicowo. Miałam po prostu ochotę ubrać się wygodnie, jest w ogóle też bardzo ciepło, więc już nic na to nie muszę zakładać. I do tego mam moją nową torebkę. Czy wy widzicie tą torebkę? Ona jest amazing. Kupiłam ją na Vinted dosłownie za grosze. Kosztowała mnie bardzo niewiele. Co prawda jak przyszła, okazało się, że są troszeczkę naderwane te rączki tutaj i musiałam je przyszyć, ale to dla mnie, wiecie, żaden problem. Coś niecoś szyć potrafię, więc szybko to wczoraj załatwiłam, no i mam gotową piękną torebkę, totalnie w moim stylu i jestem w niej zakochana i tylko czekałam, aż będę mogła ją w końcu ubrać. Dobra, myślę, że teraz outfit jest dopełniony. Okulary świetnie pasują dzisiaj do tego stroju. Ciekawa jestem, kiedy skończy się ta piękna złota jesień, bo oczywiście jest piękna, ale trochę mnie to przeraża, że no mamy jesień, za chwilę listopad, a jest 17 stopni. Trochę to niepokojące, no musicie przyznać.
miałam dzisiaj wcześniej zajęcia, bo jedne nam odwołali, więc tak naprawdę przyjechałam tylko na półtorej godziny na uczelnię, nawet na niecałe półtorej godziny. No i stwierdziłam, że skorzystam z tego i poszłam na zakupy, bo nie chciało mi się jeszcze wracać do domu, bo jest taka ładna pogoda i w ogóle, więc miałam ochotę sobie też pospacerować. Co właśnie robię? Zmierzam właśnie już do metra, bo będę wracać. Nie znalazłam absolutnie nic. Szukałam kurtki, szukałam butów i szukałam sukienki na wesele i nic nie znalazłam. To jest jakaś masakra, ale te kurtki po prostu, które teraz są w sklepach, albo nie mają kapturów, albo są krótkie, że nawet kurde pępka nie zakrywają. Ja nie wiem, jak ja mam to nosić i nie zmarznąć w zimę. I have no idea. No i sukienki też żadnej nie znalazłam, ale o sukienkę się tak bardzo nie martwię, bo będę szukać jeszcze w okresie takim sylwestrowym. Myślę, że wtedy będzie dużo więcej tych sukienek, więc bez problemu uda mi się coś znaleźć. Wróciłam do domu i leżę sobie w moim super wygodnym legowisku. Znowu zaczęłam się dość kiepsko czuć, więc wzięłam dosłownie przed chwilą APAP i się położyłam. Już leżę sobie z termoforkiem, to przegrywam sobie pliki z dzisiaj i pewnie będę oglądać serial, bo wciągnęłam się i jestem bardzo ciekawa, co tam się dalej wydarzy, więc nie mogę się doczekać, aż obejrzę kolejny odcinek. Obiadu na razie nie robię, bo byłam w Burger Kingu, kupiłam sobie burgera jakiegoś takiego plant-based. Zdecydowanie nie był to mój ulubiony burger, jaki jadłam. Niby jak go jadłam, był dobry, smakował mi, miałam ochotę na jakiegoś burgera, na coś takiego, wiecie, niezdrowego, frytki też były super, ale jak zjadłam już tego burgera, to miałam jakiś taki dziwny, obrzydliwy posmak po tym burgerze, bo ten kotlet jakiś taki był, nie wiem, z czego jest ten kotlet, ale miał trochę dziwny posmak, więc I don't know, no niby miałam ochotę na burgera, więc w sumie trochę zaspokoiłam swoją ochotę, ale z drugiej strony nie było to wcale aż takie dobre, ale zapłaciłam za to chyba 10 zł, więc z drugiej strony czego ja mogę wymagać za takie pieniądze, nie? Dobra, słuchajcie, wybaczcie to okropne światło, ale muszę się wyżalić właśnie na temat światła, bo ja zapomniałam, że była to cała zmiana czasu. Ja wróciłam do domu godzina około 16 i ja się zastanawiam, czemu jest tak ciemno. I leżę teraz, jest 16:40 i dalej się zastanawiam, czemu jest tak ciemno. Czuję się, jakby była jakaś 19 i nagle się zorientowałam, że no tak, przecież była zmiana czasu ta nieszczęsna. Więc niestety zaczął się najgorszy sezon pod tym względem właśnie ciemności. Bardzo nie lubię, gdy tak wcześnie robi się ciepło i domyślam się, że są tutaj zwolennicy tego, bo niektórzy są takimi, wiecie, nocnymi markami, więc im nie przeszkadza, gdy wcześniej się robi ciemno, ale ja mam tak ustawiony umysł, że w momencie, gdy robi się ciemno, to mi się już wszystko przestawia, że trzeba iść spać i ja już nie jestem w stanie się skupić na niczym. W sensie na niczym takim, wiecie, produktywnym. Nie mogę się ani uczyć, ani pracować, ani nic. Ja po prostu już o tej godzinie to bym najchętniej tylko leżała w łóżku, oglądała serial albo szła spać. Więc bardzo mi się to nie podoba, że będę musiała się teraz znowu przestawić na tę ciemność. Nie tęskniłam za tym zdecydowanie.